Kto nie chciałby być dzieckiem? 1 czerwca harcerze z naszego Chówca zostali zaproszeni na turniej na Laser Arenie. W Szranki stanęło 10 zespołów z różnych rzeszowskich drużyn. Całe zawody odbywały się na placu eventowym Galerii Millennium Hall. Przygotowała je wrocławska firma Zona 71. Na początku zostały rozegrane mecze w dwóch grupach turniejowych. Każdy mecz trwał po 5 minut. Zawodnicy dostali laserowe bronie wraz z opaską z czujnikami, którą zakładali na głowę. Zadaniem każdej z drużyn było zestrzelić, trafić w czujnik jak największą ilość uczestników. Jak się grało? Świetnie, niezapomniane emocje. Część się chowała w ogóle na starcie, było świetnie. Gdzieś tam byłaś. Nieprawda. Ja poszłam do boju walczyć. Po tym jak dostałam. Nie, po tym jak dostałam, chciałam do życia, stwierdziłam, że nie ma co. Poszłam, walczyłam, strzeliłam 4 razy. I wyglądam jak tenisistka. Mecze były bardzo zacięte i wyrównane. Do półfinału przechodziły po 2 zespoły z największą ilością wygranych z każdej grupy. W pierwszym półfinale zmierzyły się Hajsownicy i Swora Team, w drugim zaś Wataha i Uzbrojone Chomiki. W finale zwyciężyły Uzbrojone Chomiki, pokonując Hajsowników. Zwycięzcom gratulujemy.